witajcie, z tej strony Mr. Bobru, a na waszych ekranach gości gra The Cave. Coś mi się cofnęło, nie wiem, tu hasła czy checkpointy dosyć charakterystyczne, kiedy można save'ować, kiedy nie grę. To się zastanawiam, czy tak mnie cofnęło, to ten postcard leży tam, gdzieś jest ten magi... A nie, tutaj co jest, nie patrzyliśmy. Zejdźmy i zobaczmy, a nie, tu jest... co to jest? Fusebox, kurczę, się zastanawiam, czy to... zostawiając ten bezpiecznik, czy ja przypadkiem czegoś nie spieprzyłem. I to tak poważnie. Magnifico the Magnificent will now dazzle your mind with the most amazing disappearing act ever performed. Pay close attention to the cupcake on the pedestal. By the dark powers invested in me, by the county of Rutherford and the surrounding unincorporated areas, I pronounce you disappeared. Fajnie. Fajnie, ale co z tego? Nie, no czekajcie, kurczę, w dwóch miejscach musimy mieć fuseboxa. Znaczy musimy, że tak powiem, być z fuseboxem. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Take your chance with Lady Luck. Spin the wheel and guess the color. If you're right, you win a ticket. Czekajcie, mamy babeczkę. Teraz się właśnie zastanawiam, czy tu nie można zrobić takiego fajnego numeru. Czekajcie, gdzie są te dwa ciołki? Niech one tutaj przyjdą. Niech oni tutaj przyjdą. Trochę lipa jak z tym fuseboxem zwaliłem, bo... Ale myślę, że nie, że gra by tak nie karała, że wiecie... powinien być jakiś... coś typu... aby przejść dalej musisz mieć dany item. Bo jak tak nie jest, to naprawdę przesrane. Dobra, Julian jeszcze tutaj się wespie. No, Julian. Okej, okay, jeszcze musimy trzy bilety bodajże zdobyć. Ale staniemy we trzech, dajmy na to. I jeszcze dodatkowo walniemy taki pewien numer, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi konkretnie. Patrzcie, damy mu, żeby on to zniknął, że tak powiem. Correct, by popular demand, Magnifico the Magnificent will perform an encore of his world-renowned disappearing act. Get your weight, guest, and win a ticket, but only if I'm... You weigh 488. Right again, you lose. Kurde. My best guess is 488. Wiecie, co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zaraz on się pojawi ta babeczka i ona może zmienić wagę. Ale pewnie źle kombinuje. 8. Right again. You lose. My best guess is 488. Right again. You lose. Kurczę. You weigh 488. Right again. Nie, to będzie coś innego. These eyes have never failed. Przejdźmy się łysym. Step on the platform and get your weight guessed. Poczekajcie tutaj. I might as well just give away tickets. Zielone, no dobra, może zielone się trafi. Chociaż pewnie gra będzie czarała i będzie... And the color is... red. Może to jest... next time. Może to będzie jakiś system. And the color is... blue. I teraz będzie zielone. Better luck next time. Przynajmniej tak powinno And the być. Color is... red. Better luck next time. To teraz powinno być blue. A teraz pewnie będzie green. No co, coś tak czuję. And the color is red. Better luck next time. Jeszcze raz. And the color is blue. Kurde. Better luck next time. And the color is właśnie, już teraz szukamy system. Blue. No kurczę! Ej, wszystko było blue. Red. And the color i wylosuje niebieski. Green. Co? Better luck next time. Czekajcie, jeszcze się rozejrzyjmy, może coś jeszcze tu się nie dało zrobić. Tutaj jest jakieś przejście dziwne. Tam jest ten sledgehammer. Dobra. No ten fuseboard, mnie to kurczę irytuje. Jeżeli to jest błąd jakiś. Dobra, wyłączyliśmy coś. Wszyscy zaczęli wrzeszczeć. Chyba coś zepsuliśmy. O, w dół. To się na chwilę wyłącza. Ktoś tu musi zostać.
a w tym czasie pewnie będą się psuły wszystkie te. Dobra, niech to wyłączy. I teraz zgaduj, typie. Aha, to tak działa. To do czego nam to się jeszcze może przydać? To wyłączy wszystkich jakby strażników. Ale to można nazwać strażnikami. Co tutaj jest? Ten fuse box. Kurczę, naprawdę to może być nieciekawe. Nie, tutaj nic nie możemy zrobić. Tutaj mam ten barbel ciągle. Tutaj postcard. Dobra, spróbujemy. Jaj! No wiedziałem, że to będzie, że ta Berta jest na tyle upośledzona, że spadnie. To wszystko jej wina. Fajna muzyczka. Może, a może tutaj będzie fuse z kolei? Tutaj mnicha trzeba, ale dobra, możemy nią też podejść tutaj. Wspomnienie mnicha. O, tutaj balans ćwiczył. Jest fuse, dobra. Czyli całe szczęście. Co jest? Poraziło na... Rozumiem. Trzeba wyłączyć prąd, wtedy generator ten, wtedy prąd nas nie kopnie. Będziemy mogli na luzie wyjąć to, bo wtedy nas nie poraził. Teraz zginęliśmy od porażenia. Fajne. Jak ona wygląda, takie sceptyczna twarz. Taka... O, fajnie, koło. Rozumiecie. Dobra. Dobra, mam fuse. Oj! No dobra, to się zrespiliśmy. I możemy włożyć w pierwsze miejsce bezpiecznik. O kurczę. Dobra, szybko. A, oni się tutaj podniecili jakimś przedstawieniem? A możemy sledgehammer zaprosić. Okej. Okay. Ten niech tam stoi na razie, mnichu. A my sobie zejdziemy i zaliczymy kolejny bilecik, waląc poważniejszym młotkiem, naszą przesilną Bertą, w ten oto tutaj. Bez siły. Jest bilet. Yeah! Oh, dobra. No nie, ja jestem pewnie w altitude podnieść. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam ten sledgehammer się jeszcze przyda na coś. Podejrzewam, że żeby wygrać ten pomiar wali, trzeba walnąć taką wali, żeby on nie mógł, wiecie, nawalić tyle rzeczy, żeby wyszło poza skalę. To on wtedy nie zgadnie, ale tego też pewnie nie jestem. Jaki młotek. W ogóle jedną ręką się podciąga. Silna kobieta. The carnival's not responsible for hurt feelings when I guess you wait correctly. Ale dziś jeszcze bezpiecznie dało się włożyć. Gdzie to było? Dobra, tutaj trzeba wyjąć z kolei. To jeszcze mamy ten ciężarek. On też się pewnie do czegoś tam przyda. Dobra. No, wiesz, zginiesz. Dobra, oni się wrócili. Gdzieś to jeszcze ten bezpiecznie dało się włożyć. Trzeba zaraz ogarnąć, gdzie dokładnie. Tutaj coś jeszcze było, może tutaj dało się tego fuse boxa użyć. O, dokładnie. Knowledge is a dangerous thing in the wrong hands. Knowledge is a dangerous thing in the wrong hands. Wiedza jest niebezpieczną rzeczą w złych rękach. No ale co to za podpowiedź ma być? Panie! Co pan? Ugly or handsome, I can guess your weight and I'm never wrong. Coś tu jeszcze trzeba zrobić będzie. Dobra, on chyba stąd już może iść właściwie. Może niech każdy weźmie po jednej rzeczy. No Jezu, zabił się. I tutaj to cofnęło, no. Tam jest tylko fortuna. Myślę, że każdy powinien nosić jakąś ciężką rzecz. To może jakoś uda nam się oszukać tego kolesia. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed.
My best guess is 368. Right again. Zawsze ta ósemka jest na końcu. Dobra, to na razie rzućmy. Idźmy po hantelkę. Nie mamy jeszcze dwóch biletów. Można z koła fortuny jeden zdobyć, a jeden z tego. Jeden właśnie z tego pomiaru wagi. Coś z tym magiem jeszcze musi być. Your weight is exactly 556. O, 6. Right again. You lose. Dobra, czekajcie, niech to się położy. Coś z tym magiem musi być. A, jeszcze możemy cupcake'a dostać, no okej. The carnival's our response. You weigh 556. Right again. You lose. Cholerka. Może wróćmy jeszcze z tym kluczem, bo jeszcze jedna rzecz mi wpadła do głowy. Tutaj, tak i... No, scratch. Scratch łysy, misiu. Wejdźmy tutaj jeszcze chwilę. Dokładnie, czekajcie. Teraz to tędy można pójść. Okay, now I'm gonna give you a hint. The next color it lands on is not yellow. O, fajna podpowiedź. Kolejnym kolorem nie będzie zielony. Żółty znaczy. No kurczę, myślałem, że będzie się dał też zrobić w tej klasie. Może to jest jednak na co jest jakiś system może. And the color is blue. Better luck next time. I teraz będzie green. And the color is... Nie, to jest losowe kompletnie, to jest... Coś trzeba zrobić z nim. And the color is... blue. Better luck next... Kurczę, dobra, stąd spadamy. Już konkretnie. Bo już tu ich naprawdę nic nie będzie mogli z tym zrobić. O Jezu, znowu się tu zabiliśmy w tym samym miejscu dokładnie. Może wszyscy muszą iść do maga? Ale co ten mag robi? On raz zrobił tak, że ta moja rzecz wróciła do mnie po tym czasie. Get ready for the magic act Hog Traders Weekly called Mind Numbing and has nothing to do with selling pigs. Now you see it. No, you don't. Don't try this at home. Step on the platform and get your weight guessed. Kurczę. You'd think someone of my talent would be performing in Vegas and not at county carnivals. Well, you'd be wrong. No, I'm not bitter. Keep your eye on the pedestal. Bam! Now it's gone. I need a new handsome. I can guess your weight and I'm... Your weight is exactly 228. Right again. Właśnie, może mu trzeba coś dać. Czytajcie, to może być dobre to. The next color it lands on is not yellow. A ta podpowiedź jest genialna. Fat or thin, I can guess your weight within 0 pounds. Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Czytajcie. Again, there, it's gone. Net show is in 30 seconds. Step back and have your weight. You weigh 228. Right again. You lose. My best guess is 228. Right again. You lose. You weigh 178. Right again. On dużo waży ten nasz Julian. Your weight is exactly 175. Right again. Teraz inaczej you możemy. Lose. Jak to możliwe? You weigh 175. Right again. You lose. Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Again, there, it's gone. Net show is in 30 seconds. Please kill me.
Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Again. There, it's gone. Next show is in 30 Your seconds. Weight is exactly 175. Right again. You lose. You weigh 100. Pokaże się to, czy nie? Czekajcie. Kurczę, jestem szczerze powiedział... O, i tu pojawił się ten młotek. Your weight is exactly 100. A co z babeczką? 75. Right again. Kurde, tu jest jakaś zagadka, ona wcale nie jest taka trudna, tylko... Coś pominąłem, coś pomijam ciągle, właściwie. Wróćmy potem bezpiecznie, wsadźmy do tego maga. Na stałe, bardziej. Fat or thin, I can guess your weight within 0 pounds. Okay, now I'm gonna give Jezu, gdzie polazłem? The next color it lands on is not yellow. Zaraz najwyżej zrobię cięcie, żeby nie tracić za dużo czasu odcinka i po prostu spróbuję to przejść jakoś, tylko kurczę, nie mam pomysłu. Step right up and have your weight gain. Kompletnie. Come on, what are you afraid of? Tamten ktoś bada wagę, tamten się ciągle czytuje przy tych kolorach. Try again later. A cóż to ma znaczyć? Zelotar sees nothing. On nic nie widzi u niego. But only if I'm wrong, and I'm never wrong. Spróbujmy jeszcze tutaj podejść, ale za chwilę jak nie to skończymy po prostu. Your love burns so bright, it is blinding you. Czekajcie, on pokazał czerwony kolor kuli. To będzie kolejny kolor, jaki się wyświetli w tym. Tak mi się wydaje. Get your weight guessed and win a ticket, but only if I'm wrong, and I'm never wrong. Guess the color chosen by 100% random means and win the ticket. No i zaczynamy. The color is red. Red. Despite it being statistically impossible, we have a winner. That was our only ticket, so we're closing down for the night. Get out of here, scram. Dobra, mam bilet. To teraz mi się to rzuciło w oczy. No ale dobra, jest jeszcze jeden ten z wagą i co z nim zrobić? Mi się wydaje, że to będzie coś z tym magiem, ale no kurczę, nie wiem dokładnie. Mam dużo rzeczy, jakieś tam handelki, młotek i inne takie. Dobra, jeden bilet został, no to ten bilet z wagi. Kurczę, on ciągle zgraduje, no co tu zrobić? These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed. Ta rzecz jeszcze ani razu nam się przydała. You weigh 188. Może trzeba dać dla tego. Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Again. There, it's gone. Next show is get in 30 seconds. Your weight is exactly 138. Right again. Cześć, no to 20, 19. No zaraz to powinno być powiedzieć młotek. I wtedy right waga again. Może by się pomyliła przez you to. Lose. Your weight is exactly... Czekajcie, idźmy teraz tutaj znowu. O, to się tutaj już pojawiło, spoko. Magnifico, the magnificence. Wiesz co, ja zrobię cięcie, ogarnę to sobie, nie wiem, może jakieś solucje znajdę i spotkam się za chwilę. Okej, poczytałem i chyba wiem, na czym to polega, chociaż to jest trochę dziwna zagadka. Znaczy, tak jak myślałem, właśnie coś trzeba zrobić w tym namiocie, zaraz wam pokażę co dokładnie. Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin, again. There, it's gone. Next show is in 30 seconds. Dobra, i teraz można powiedzieć, że mamy właśnie te handelki, tylko że niewidzialne. I on teraz zgadnie naszej wagi. Your weight is exactly 138. I win again. Hey, that's not possible. I always guess right. This carnival game is now closed. Will we investigate the tampering? I teraz się pojawiło. To jest spoko.
Dobra, mamy ostatni bilet, możemy już stąd spadać. Chyba nic tam z tych rzeczy nie jest potrzebne. Barbel to chyba w sumie mógł być zastąpiony przez Cupcake'a, czyli przez tą babeczkę. Nie wiem, czy on miał jakiś inny cel. No, załóżmy, że miał. Jest. Jar wziął mi się. Szybko. Well, this is not a heartening turn of events. Apparently, what the amazing two-legged lady desires most is a man of ordinary strength. The hillbilly came so close to true love, only to have it snatched away by a rival who couldn't lift his own shadow if it went on a diet. O kurde. Teraz chętnie mogliby popłynąć. Zapalniczka. Jeden ticket jeszcze trzeba? Czytaj, jeszcze jeden ticket mogę wziąć. O! Czekajcie, gdzie jest mnich? Mnich tam na rusze? No zejdzie sobie. Nasz USS Brothers. Znowu zebraliśmy dla dzieciaka bilet, to smutne. I'm not sure taking up smoking is the right cure for a broken heart. But I don't think that is the hillbilly's plan. Aha, ona jest zagadana. Is this really the path he wants to Rozumiem. Go down? Patrzcie. Pamiętacie ten zawór na dole? On teraz będzie dał radę go odsunąć i nie pozwolić dla strażaków ugasić płomienia, który ma spalić siano, przez które musimy przejść. To brzmi jakbym był jakiś walnięty, mówiąc to, ale zaraz zobaczycie. No, wal w to. Dobra. Powietrze sobie nabieramy. Fajnie. W sumie 500 radek sam odkryłem, jedną musiałem sobie troszkę pomóc, ale to pewnie jest dużo takich momentów, gdzie będę zacięty kompletnie. Kurczę, chyba trzeba klucza tutaj. O Boże. Tak mi się wydaje tego klucza, co generator też nie wyłączaliśmy. Kurczę, przebiegła. Okej, okay, no dobra. Idziemy teraz po ten klucz. Czy tu myszkę da się schować jakoś? On da się. Pół nagrania. Ponad siedziała tam praktycznie całe, bo za chwilę kończymy. Siedziała w tym prawym... w prawej części ekranu. To smutne. Dobra, tutaj ten klucz jest. Okej. Okay. Dobra, możemy tędy pójść już. Rozwaliliśmy cały karnawał, wyrywając wszystkie ry. Yeah. Dobra, tutaj... Ale się fajnie rozmazuje ten... ten napis. Fajna to jest grafika, ale przyjemna. Nastrojowa, przyjemna, tematyczna. Naprawdę. Dobra, czy teraz będziemy mogli to... A jacz. I teraz ona się podpala normalnie. O, wszystko się pali. The wise Lord Tennyson penned the line, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. He had clearly never met this group. Ha, teraz trzeba poczekać, aż się tutaj przepali. Chociaż nie jestem pewien. Szczęście, jeszcze zostawiliśmy na górze ten. A, już nawet nie wrócimy po tamto. Bo na róży zostawiliśmy tą pocztówkę, cholerka. No trudno. Dobra. Jest i przejście. No i cóż, żeby nie przedłużać, kończymy w tym momencie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobała. Mi gra się osobiście bardzo podoba, jest bardzo przyjemna i wciągająca, naprawdę ma fajne zagadki. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, klępy. No i hej, pa pa, cześć!